Piotrek, dzisiaj bardzo ważne 3 punkty. Wygrywacie na ciężkim terenie, na terenie wicelidera 2-1. I tutaj może nie o sam wynik też chodzi, ale przede wszystkim o grę, bo szczególnie w drugiej połowie można było dostrzec, że kompletnie zdominowaliście rywala. Jak ty podchodzisz na gorąco do tego spotkania? Dzień dobry wszystkim. Zgadzam się, no, przeważaliśmy mecz, byliśmy zespołem lepszym, stwarzaliśmy sytuację, przeciwnik w zasadzie nie zagroził nam jakoś zwyczajnie, tylko ta bramka taka, można powiedzieć, z niczego, oddaliśmy karny, oddaliśmy po prostu piłkę i karny, i gol. Szkoda tej bramki, ale cieszą te 3 punkty, i to jest najważniejsze. Teraz mecz z Kutnikiem. Wierzymy, że wygramy. Każdy mecz teraz jest o 6 punktów, i walczymy do końca. Wspomniałeś o tej straconej bramce. Niestety jest to kolejny mecz, kiedy darujecie rywalom ten prezent. Czy po tej straconej bramce nie miałeś takiej myśli, może takiej déjà vu, że kurde, znowu to zrobiliśmy? Oczywiście, przeszło to przez głowę, ale starałem się o tym nie myśleć, tylko cały czas się koncentrować na zadaniach swoich, na tym, żeby jak najlepiej pomóc drużynie. I dowieźliśmy te 3 punkty. Dzisiaj świetne widowisko, szczególnie ta druga połowa. W tych poprzednich meczach wiosennych różnie z tym bywało, jeśli chodzi o dominację na murawie. Co zmieniło się w ostatnich dniach? Przede wszystkim staraliśmy się więcej grać piłką, jak było widać, rozgrywaliśmy od tyłu, mniej było tych dłuższych piłek. Co skutkowało, fajna murawa, Także dzięki Piotrek, powodzenia i jedziemy dalej.